Siemano moi drodzy, witamy serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie film o polskiej marce kosmetyków. Mam tutaj cały koszyk rzeczy. Firma nazywa się Kosmetyki Mira, albo Mira Kosmetyki. Nigdy nie pamiętam tej kolejności i bardzo mi przykro z tego powodu, czuję się wielce nieprzygotowana. Ale teraz mam dobry nastrój, no nie? I wyciskamy z tego dobrego nastroju tyle, ile się da, czyli właśnie nowy odcinek dla Was. Ja tą markę odkryłam w ubiegłym roku, jeszcze dawno, dawno, tylko dlatego, że któraś z dziewczyn na Instagramie, która mnie ogląda, napisała mi, że no hej, wiesz co, jest taka mała firma, właśnie nazywa się Mira, jest z mojego rodzinnego miasta, może Cię zainteresuje. I ja zawsze takie perełki, zawsze sobie robię screeny i potem usiłuję coś wynaleźć. Kupię, poużywam, jak się okazuje, że to jest coś ciekawego, to przychodzę do Was. I właśnie to się dzieje dzisiaj w tym odcinku. Dwie rzeczy miałam, poza tymi, które Wam tutaj pokażę, które mi tak nie do końca podeszły i one od razu poleciały w inne ręce. Pierwsza z nich to był krem ze śluzem ślimaka. Z moją skórą się po prostu nie dogadał, więc on poleciał do cery znacznie młodszej i naczyniowej. Jestem ciekawa, jak się sprawdza. Jak dostanę jakieś info zwrotne, to Wam napiszę na dole w opisie filmu, bo nie wiem, kiedy ten odcinek zobaczycie. Postaram się jak najszybciej, bo teraz robimy z Michałem co w naszej mocy, żeby przygotowywać jak najwięcej dla Was materiału, bo wiem, że wszystkim się nudzi w domach, może nie wszystkim się nudzi, ale wiem, że część z Was czeka na te odcinki, to też robimy co w naszej mocy. Oraz, to jak już jesteś przy tym, dygresja. Czy już się spodziewacie, jaki to może być film? Właśnie dokładnie taki. Mała dygresja, bo dostałam po chyba ostatnim czy przedostatnim odcinku bardzo dużo próśb i pytań, czy bym mogła właśnie coś o polskich markach, więcej o polskich firmach, żeby zachęcać do zapoznania się z ofertą i tak dalej, żeby wspierać naszą lokalną gospodarkę. Ja się zgadzam z tym jak najbardziej. Problem polega na tym, że ja nie jestem w stanie Wam tak ogarnąć na szybkości jakiegoś filmu o rzeczach, których nie używałam. Chyba, że będą same hole, takie zakupy, bo to chyba trochę nudno będzie. Tutaj dzisiaj mam tą akurat polską firmę, już kupiłam to w ubiegłym roku, używam od wielu miesięcy, więc mam coś do powiedzenia. A tak to mogę Wam tylko robić odcinki z rzeczami, które już na przykład mam rozpisane, przygotowane i tak dalej. Także będą niedługo też filmy o innych markach, ale to są rzeczy, które ja na przykład kupiłam w tamtym roku w czerwcu, używam pół roku i teraz dopiero się zabieram, żeby Wam opowiedzieć o nich, więc no tu niestety, choć bardzo bym chciała, to nie wszystko jestem w stanie zrobić. Jeżeli widzieliście u mnie jakieś kosmetyki polskich firm, o których nie było jeszcze odcinka, to napiszcie w komentarzu. Postaram się gdzieś tam przegrzewać to i może jeszcze coś wyrazamy, wykleimy tu jakieś puzzle kosmetyczne, coś na pewno z tego się uda wykręcić. I skończyłam na czym? Na tym kremie do twarzy, że mi nie podszedł i jeszcze była jedna rzecz i to był moment, bo oczywiście, że poczyniłam notatki. Puder wielofunkcyjny do twarzy. To jest w takim wysokim opakowaniu produkt, który może być albo używany do mycia twarzy, albo może być używany jako maseczka i no tak też nie do końca mi pasowało. Trochę miałam podrażnienia po użyciu i po tym jednym użyciu aż tak nie byłam zachwycona, więc postanowiłam, że oddam go gdzieś też dalej. Jak dostanę info zwrotne, to też do Was wrócę z taką informacją, kto tam i jaką miał cerę i jakie miał wrażenia. No mi tak nie do końca zagrało. Natomiast cała reszta praktycznie, którą Wam tutaj dzisiaj pokażę, zagrała mi i to bardzo, więc z przyjemnością opowiem o tych rzeczach. Zacznę może od hydrolatów, bo ich mam najwięcej i też najlepsze o nich mam zdanie. Przede wszystkim to tak, jeden to już Wam w ogóle wygrzebałam z denka. Przed chwilą polazłam tam do garderoby, grzebałam w tym pojemniku. Na samym dnie było, bo jeszcze najnowszego denka nie posortowałam na kategorię. Na samym dnie było, ale warto było to wykopać stamtąd. Hydrolat rumiankowy. Dzisiaj zerkałam na stronę producenta i go nie widziałam tam, więc być może jest aktualnie wyprzedany. Mam nadzieję, że wróci, jeżeli się wyprzedał, ponieważ jest to jeden z najprzyjemniejszych hydrolatów rumiankowych, jakich używałam do tej pory w moim całym życiu. Absolutnie żadnego problemu ze szczypaniem, pieczeniem, jakimiś tam innymi rzeczami. Ja bardzo, bardzo lubiłam to, jaką on dawał mgiełkę. Pamiętam, że jak Wam w jakimś odcinku, bo ja już używałam tych produktów, na pewno w rutynie pielęgnacyjnej było, chyba na Instagramie, na jakichś live'ach też z 1000 razy już Wam to pokazywałam. I ktoś mi pisał, że no słabe te atomizery, że można by, żeby był trochę lepszy. No to z jednej strony może i tak, ja nie mam kłopotów, te naprawdę atomizery robią mi idealną mgiełkę. Ja nawet używam tych hydrolatów do spryskiwania minerałów, ale to przejdę do następnego, to Wam szerzej o tym opowiem. Jeśli chodzi o zmianę takich rzeczy, no to trzeba też pamiętać, że jak się wymienia opakowania na lepsze, droższe, bardziej ekskluzywne, z ładniejszymi etykietami, z jakimiś tam właśnie atomizerami, które mają cuda na kiju robić, to też za tym idzie cena wyższa. Więc miejmy gdzieś tam na uwadze to, że trzeba tak pocyrkulować, żeby udało się mniej więcej osiągnąć coś, na czym nam najbardziej
zależy. Jeśli chodzi o ten hydrolat, to jak ja miałam wysypkę tutaj z tej strony na policzku i pryskałam tym hydrolatem i to był taki moment, w którym ja wiedziałam, że teraz przez te kilka minut nie będzie mnie w ogóle piekło ani szczypało, bo moja skóra będzie ukojona. To był moment, w którym się zakochałam, tak? W tym hydrolacie. Bardzo, bardzo dobry. Wiele razy powiedziałam bardzo w tym, także już możecie zrozumieć po pierwsze, że jest 20:40, a po drugie, że naprawdę bardzo podobał mi się ten kosmetyk. Ciekawa jestem, za każdym razem jak się tak zawinę, czy Michał będzie to wycinał? Czy on jednak pozostawi moją wieczorną zamotę dla waszej przyjemności oglądania i nabijania się? Dalej mam hydrolat z Melisy. Tego mam mniej więcej pół opakowania jeszcze. Tak jak mówię, znakomita mgiełka. Ten hydrolat melisowy ma dość intensywny zapach, ale nie taki duszący. Ten rumiankowy miał super łagodny zapach. Jeśli chodzi o ten melisowy, ja go bardzo lubię jako właśnie mgiełkę do spryskiwania minerałów. Mam taki odcinek o tym, jak przedłużyć trwałość minerałów. Można na dwa różne sposoby, to podlinkuję Wam na dole. I właśnie aktualnie używam tego do tego celu, tego hydrolatu, do tego celu utrwalania makijażu. Nie mam najmniejszych problemów, żeby gdzieś coś z moją skórą nie grało, albo żeby z minerałami coś mi się tam zbrylało, albo żeby jakieś inne rzeczy się dziwne działy. Dodatkowo mam takie wrażenie, że on trochę hamuje wydzielanie sebum. W moim przypadku teraz jest bardzo dużo stresu. Ja mimo, że staram się dla Was wycisnąć tyle, ile mogę pozytywnej energii, chociaż na te odcinki i na te live'y, to tak czy siak ja też jestem przybita, przygnębiona i martwię się, wiadomo, tak jak wszyscy, więc z mojej strony, ze strony mojej skóry, to jest na zasadzie, że ona mówi, okej, może dzisiaj uśmiechniesz się do lustra, ale ja i moje gruczoły pokażemy Ci, że się przejmujesz. Więc jak tylko taka jest sytuacja, że mam więcej stresu, to tutaj cała ta strefa, ja ją nazywam i się przytłuszcza o wiele bardziej. I ten hydrolat naprawdę spoko pomaga w przypadku przedłużania trwałości makijażu. Też jestem mega zadowolona. Myślę, że sobie kupię drugi. Kupiłam też coś takiego. To się nazywa hydrolatowe wzmocnienie włosów. I to jest po prostu mieszanka trzech hydrolatów. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć nic na temat tego, czy on działa na jakiś porost włosów albo zapobieganie wypadaniu itd., itd., ponieważ ja nie cierpię robić wcierek. Też opowiadałam Wam o nim w jakimś odcinku z Madzią. Pozdrawiam Curly Madeleine serdecznie. O pielęgnacji aktualnej moich włosów. No i to jest tak, że ja nie lubię tych wcierek, nie używam, więc nie jestem w stanie powiedzieć uczciwie, czy to działa, czy nie. Myślę, że jakbym Wam zaczęła tu wkręcać, to po prostu byłoby właśnie to. Wkręcanie. I nikt tego nie chce. A już najbardziej ja tego nie chcę robić. Więc przestawiłam się i zaczęłam używać tej mieszanki jako produktu właśnie zamiast toniku, takiego substytutu toniku do twarzy. To są po prostu trzy wymieszane ze sobą hydrolaty, więc tutaj nie martwiłam się, że coś się będzie działo. I też to nie będzie tak, że jeżeli na nim jest napisane, że to jest hydrolatowe wzmocnienie włosów i to jest mieszanka trzech, to ja teraz od następnego odcinka będę już czarszką z wąsami. Bardzo spoko jest, naprawdę bardzo spoko. Mam też od nich sól do kąpieli. Tutaj zużyłam gdzieś mniej więcej 1/3 może tego opakowania. Jestem zadowolona. To jest po prostu taka w porządku mieszanka sól do kąpieli. Jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś w domu, to myślę, że spokojnie dacie radę. To nie jest jakiś taki powalający na kolana kosmetyk, ale sprawdza mi się, lubię go i też myślę, że do niego kiedyś wrócę. Za to to jak najbardziej wpisuje się w tą kategorię kosmetyków powalających na kolana. Ja, wiecie, jak ja potrafię się zakochać w mydle. Jak ktoś mnie zna od dawna, ogląda od dawna, to będzie wiedział, że tutaj ten człowiek i mydła, to jest naprawdę wieloletnia miłość trwająca i bardzo miałam, no chciałabym powiedzieć, że miałam jakieś burzliwe, ale nie miałam burzliwych, po prostu to jest niekończąca się opowieść miłosna. Ten kosmetyk, który przyszłam Wam tutaj dzisiaj pokazać, to jest czarne mydło kąpielowe, które nazywa się Czarny Miodek. Jedyna rzecz, która mi się w nim nie podoba, to ta nazwa, ale to już jakby nie ma to żadnego wpływu na jego działanie. Ja po prostu nie lubię zdrobnień za bardzo, które są teraz wpychane wszędzie, na każdym kroku. Wszystkie pieniążki, kremiki, toniczki, to aż mnie nosi. Jednakowoż wybaczam mu tą nazwę, bo jest znakomite. To jest tak dobry preparat do mycia. Jak zobaczyłam na początku, że to jest z węglem aktywnym, to mówię, o no super. Będzie brudziło, tak się spodziewałam, że będzie brudziło. Ale nie ma aż takiego dużego kłopotu. To jest w ogóle niesamowite, bo ono ma formę takiego żelu. W kontakcie z wodą zamienia się w coś, co jest takim jakby mleczkiem. Bardzo łatwo się spłukuje, bardzo łatwo jest doczyścić fugi, bardzo łatwo jest doczyścić armaturę w łazience, jak Wam nakapię, ale zaczęłam od rzeczy, które nie są najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest to, jak bardzo on przyjaźnie traktuje skórę. Mogę myć ręce wiele razy nim, mogę używać go jako żelu pod prysznic, nawet zmywałam tym balsam myjący nie raz, nie dwa. Jestem mega zadowolona, zużyłam dopiero tyle, czyli nie aż tak strasznie dużo, ale moje uczucia są coraz cieplejsze do tego produktu. Od pierwszego
pierwszego użycia tak naprawdę byłam zadowolona. Jestem pewna, że kupię kolejne opakowanie i będzie ono stało u mnie pod prysznicem. Ma taki ciekawy zapach, nie jestem w stanie go opisać wam, przykro mi. Ciekawy musi wam wystarczyć dzisiaj, nie będę więcej się tutaj wysilać, bo co najwyżej mogłabym się spocić z tego wysiłku i nic by nam to nie dało, poza tym, że pośmialibyśmy się wszyscy razem z tego. Jeśli chodzi o to, o ten produkt, to jest naprawdę mega, mega fajny. Jedyne, do czego mi się nie sprawdza, ale oni też nie wydaje mi się, że sugerowali, żeby tak robić. Próbowałam myć skórę głowy nim, to tak nie do końca. Miałam strasznie splątane te włosy, ale tak jak mówię, raczej nie wydaje mi się, że oni tak tutaj sugerowali, żeby robić. Nie. To była jakaś taka moja nagła akcja, jakiś polot miałam i najwyraźniej poleciał mnie w tą stronę, co trzeba. I na koniec została taka rzecz, że ja tutaj ją tak powoli wyciągam, ponieważ ona jest straszliwie zbita. Ten produkt to tak wygląda, jakby on już był ze mną naprawdę więcej niż kilka miesięcy. To jest pomadka do ust, która nazywa się Czekolada i Kokos. To jest najzwyklejsze plastikowe opakowanie z taką malutką etykietą tutaj. Pamiętam, że to było chyba w jakimś kartonowym jeszcze pudełku wcześniej. Wygląda tak sobie, w sensie wygląda jak taka zwykła pomadka i grudek ma trochę, zapach ma bardzo przyjemny, pachnie po prostu taką domową pomadką do ust, ale jest tak dobra, jest naprawdę tak dobra, uwielbiam ją, uwielbiam to, jak się na ustach rozprowadza, jakie moje usta są po niej miękkie, to, że jest dosyć duża, kosztuje chyba około, nie wiem, 10 zł czy coś takiego, a jest naprawdę mega, mega wydajna, tak jak mówię, świetnie mi się sprawdzała przez te zimniejsze miesiące, miałam ją zawsze ze sobą w kieszeni w kurtce, do tego, ja mam w każdej kurtce po jednej, jakimś cudem kurtka dzisiaj jest dla mnie trudnym wyrazem do wymówienia, sorry, w każdej kieszeni w kurtce mam zawsze włożoną jedną pomadkę bezbarwną, bo mój mąż często potrzebuje. No ja też od czasu do czasu, więc mam gdzieś tam zawsze wetkniętą. Tą lubiłam na tyle, że ją przekładałam z kurtki do płaszcza, z płaszcza do kamizelki i tak dalej i łaziłam z nią wszędzie. Zostało mi tak, nie wiem, no z tyle gdzieś może i też na pewno będę do tego wracać, bo jest bardzo, bardzo fajna. Wiem, że oni mają jeszcze inną pomadkę, ale tamta, nie wiem, nie pamiętam co tam z nią było, ale jakoś mnie nie skusiła. Ta skusiła mnie tutaj, jeśli chodzi o ten kokos. Ja wiem, nie specjalnie to pachnie kokosem, jakby ktoś się tam specjalnie denerwował na to. Tą czekoladą to może też nie do końca. Pamiętam, że na początku trochę bardziej pachniało czekoladą, teraz mniej, ale to jest też tak, że naturalne kosmetyki wietrzeją. W sensie ich zapachy zmieniają się z biegiem tygodni, z biegiem miesięcy, więc to nie jest żadna nowość, ani nic zaskakującego. Formuła bardzo, bardzo dobra. Tak jak mówię, też to, ta dyszka mnie tutaj naprawdę skusiła. Nawet parę razy, jak były u mnie moje przyjaciółki, to powiedziałam, zanim nagram ten odcinek, polecam tobie, to jest jedna z najlepszych pomadek, jakich używałam, takich w sztywcie gdzieś tam do zabrania ze sobą, kup sobie, zanim opowiem i ktoś wykupi i nie będziesz miała. I ja też zrobiłam zamówienie dzisiaj, zanim nagrałam dla was ten odcinek, także mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dla siebie coś ciekawego. To byłoby na tyle, nie mam już tu więcej nic w moim opakowaniu, nie mam też nic więcej w notatkach, więc to na tym już zakończymy ten odcinek. Zawsze dochodzę do tego momentu na końcu, gdzie mam taki moment, że właściwie wystarczyłoby powiedzieć do widzenia, albo na razie, albo coś, ale nie, nie. Jednak ta głowa jeszcze cały czas wytwarza jakieś inne myśli, jakieś słowa. Ja już teraz pożegnam się. Mam nadzieję, że przyjemnie wam było spędzić ze mną te parę chwil, że trzymacie się zdrowo, trzymacie się dobrze. Życzę wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Boom! Ta-da! Mnie teraz najgorsza. Zresztą takie aha!